Dzień dobry, witam Was w kolejnym poniedziałkowym filmie i co mogę powiedzieć? Pierwsza połowa 2023 roku za nami, więc pomyślałam, że chyba to dobry moment, żeby tę pierwszą połowę roku, pod względem oczywiście czytelniczym, jakoś podsumować. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że nie korzystam z żadnych portali, które ułatwiają może zapamiętywanie książek, które się przeczytało. Pewnie to minus, pewnie powinnam to robić, albo przynajmniej prowadzić jakąś swoją listę przeczytanych książek, żeby takie książki po jakimś czasie było mi łatwiej znaleźć, ale to chyba nie dla mnie, przynajmniej na razie nie dla mnie. Tak więc moim takim czytelniczym pamiętniczkiem póki co są wyłącznie filmy. Filmy, które pojawiają się na tym kanale, filmy, które nagrywam na koniec każdego miesiąca, więc czytelnicze podsumowanie lutego, marca, kwietnia i tak dalej. W każdym z tych filmów też dość szczegółowo, tak mi się wydaje, omawiam te książki, które w danym miesiącu przeczytałam. Dlatego też nie wiem, jaką długość będzie miał ten dzisiejszy film, dlatego że wszystkie książki, o których dzisiaj wspomnę, to są książki, o których już kiedyś na moim kanale dość szczegółowo zresztą opowiadałam, a że nie lubię się powtarzać, to często będę Was też odsyłała do tych filmów, które już istnieją. Potraktujcie ten film jako pewne uporządkowanie tej mojej czytelniczej pierwszej połowy 2023 roku i może takie dodatkowe wskazanie Wam szczególnie dobrych lektur, bo wiadomo, że czasami w pierwszej chwili, w chwili, w której skończymy coś czytać, wydaje nam się, że to będzie, że to była cudowna, świetna lektura, a po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach okazuje się jednak, że owszem, to była bardzo dobra lektura, ale przyćmiły ją inne. Czyli nie zostanie z nami na tak długo, jak myśleliśmy, że zostanie. Przeglądnęłam te moje wspomniane filmy i okazało się, że od początku tego roku przeczytałam 34 książki. Mówię o 34 książkach, ale nie chciałabym, żebyście się w tym w jakikolwiek sposób sugerowali, dlatego że część z tych książek to są książki albo dla dzieci, albo książki zwyczajnie niewielkie, chudziutkie. Zresztą porównywanie się do kogokolwiek to taka ślepa uliczka, dlatego że każdy z nas wybiera książki zgodnie z własnym gustem, zgodnie z tym, na co akurat ma ochotę. I jeśli miałabym któregoś miesiąca ochotę na czytanie, załóżmy, wyłącznie poezji i przeczytałabym tylko jeden tomik poetycki w całym miesiącu, to byłaby to tylko jedna książka, a jednak dla mnie byłaby warta bardzo dużo i zdecydowanie nie żałowałabym, że w miesiącu przeczytałam tylko jedną pozycję. Więc tak jak zawsze powtarzam, nie ilość, a jakość. Zresztą 34 książki przez pół roku to chyba nie jest dużo. Dodatkowo, jeżeli niektóre z nich są prawdziwymi chudzinkami, to tym bardziej. Nie miałam żadnego czytelniczego celu, bo wiem, że niektóre osoby określają sobie, że na przykład w tym roku chciałyby przeczytać 80 książek czy 50 książek. Ja takiego celu nie mam i chyba nigdy takiego celu też nie miałam. Czytam dla przyjemności, czytam to, na co mam ochotę i wtedy, kiedy mam na to ochotę. Dzisiaj opowiem Wam wyłącznie o tych najlepszych lekturach, ale też w tej pierwszej połowie roku miałam ogromne szczęście do książek, dlatego że odkryłam kilka ciekawych pozycji, takich szczególnie ciekawych, a dodatkowo trafiłam tylko na jedną opowieść, która zupełnie, albo prawie zupełnie, nie przypadła mi do gustu. W każdym razie uznaję ją za moje czytelnicze rozczarowanie i wspomnę o niej w filmie, który pojawi się za tydzień, w poniedziałek. Jeżeli oglądacie moje materiały z taką dużą uważnością, to całkiem możliwe, że wiecie, co to za książka, która mi się w tym pierwszej połowie 2023 roku nie sprawdziła. Najwięcej w ostatnich miesiącach przeczytałam literatury polskiej. Ona zdecydowanie w tych moich wyborach czytelniczych króluje, ale też często, jak na mnie, sięgałam po literaturę francuską. Wydaje mi się, że ona będzie takim moim w ogóle odkryciem tego roku, bo wcześniej jednak z tą literaturą francuską nie było mi po drodze. Czytywałam też baśnie, czytywałam też książki etnograficzne, czytywałam stare młodzieżówki. To były bardzo dobre pozycje,
ale miały często charakter wyłącznie rozrywkowy, mówię tutaj o starych młodzieżówkach, więc nie znalazły się w tym zestawieniu. Tutaj wybrałam książki, które naprawdę zostaną ze mną na długo, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo może na koniec roku to się zmieni. Już zbliżając się ku zakończeniu tego wstępu, mam takie wrażenie, że opowiem Wam dzisiaj o książkach, w przypadku których jestem jak taki wąż z Małego Księcia. Być może pamiętacie ten rysunek, w którym wąż zjadł słonia. No to ja jestem takim wężem, który zjadł słonia. Takim słoniem jest każda z tych książek. Te książki wciąż gdzieś tam wewnątrz mnie są i wciąż trawię ich zawartość. Kolejność książek, które będę Wam pokazywała, jest w dużej mierze przypadkowa, a może powiem inaczej, zgodna z kolejnością, w której te książki w tej pierwszej połowie roku czytałam, ale ta kolejność nie ma nic wspólnego z tym, że jedna książka jest lepsza, a druga jest gorsza. Nie chciałabym już tych książek, które dzisiaj tutaj przygotowałam, ze sobą porównywać, dlatego że w nich wszystkich jest coś, co bardzo w tej pierwszej połowie roku mnie zaintrygowało. Zacznę od pozycji, pod znakiem której upłynął mi styczeń tego roku. O pozycji, o której nagrałam nawet osobny film. I to będzie właśnie pozycja z rodzaju tych etnograficznych, które od jakiegoś czasu bardzo lubię. Adam Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Wiem, że kiedy mówiłam o nich w styczniu, to znalazła się część osób, która też sobie te zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego kupiła i jestem ciekawa, czy ktoś już tę pozycję przeczytał. Ja mam tutaj wydanie tych zwyczajów pogrzebowych ludu polskiego przygotowane przez wydawnictwo Armoryka. Tak, Armoryka, zgadza się, nie przekręciłam, czyli nawet wydawnictwo pięknie zapamiętałam. Te zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, które ja tutaj mam, to jest reprint, napisał dr Adam Fischer, Lwów, nakładem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1921 rok. Jestem ciekawa, czy kiedyś, nie wiem, czy na Targu Staroci, czy przy jakiejś innej okazji, uda mi się trafić nie na reprint, tylko na oryginalne wydanie właśnie tych zwyczajów pogrzebowych z 21 roku. Adam Fischer jest przedstawiony tutaj jako doktor, ale on później był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a ta pozycja, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, jest też dostępna w tych internetowych zbiorach Biblioteki Polona. Możecie też sobie kupić e-booki tych zwyczajów pogrzebowych ludu polskiego. To jest naprawdę świetna publikacja. Taka publikacja, którą ja przeczytałam na raz od deski do deski, ale na dobrą sprawę można dzielić ją sobie wedle własnego widzimisię i jestem pewna, że absolutnie każdy znajdzie w niej jakiś fragment, który z różnych powodów go zainteresuje, bo autor pisze nam tutaj o zapowiedziach śmierci, czyli na przykład o wyciu psa, o pianiu kury, pisze nam tutaj o zwyczajach związanych z chwilą śmierci, o wystawianiu zwłok, zawodzeniu nad zwłokami, wyprowadzaniu, pochodzie żałobnym, samym pogrzebie, no naprawdę opisuje wszystko bardzo, bardzo szczegółowo i co podkreśla sam jej autor we wstępie, praca ta pomyślana i naszkicowana w czasie studiów etnologicznych w Berlinie powstała prawie wyłącznie przy posiłkowaniu się lwowskimi księgozbiorami, które nie wystarczają etnologom, czyli doktor, później profesor Adam Fischer nie podróżował sam po kraju, żeby zdobyć te wszystkie wiadomości, posiłkował się literaturą zdobytą już przez kogoś innego, podaniami, przekazami zdobytymi już przez kogoś innego, a on ułożył je tutaj w pewną całość i sam podkreśla, że to jest pierwsza taka próba, że wcześniej czegoś takiego nie było, dlatego posiada wszelkie mankamenty typowe dla tego typu prób. Jak widzicie, całą masę tutaj zakładek przypięłam o zagiętych rogach, bo mam też zwyczaj zaginania rogów, jeżeli coś mi się podoba, nie wspomnę. To jest pozycja, do której można wracać i do której można, którą można otwierać. Nawet przy okazji czytania jakiejś poezji czy prozy, załóżmy XIX-wiecznej, czy z wczesnego wieku XX, w
której pojawia się jakiś opis związany ze śmiercią, z jakimś obrzędem pogrzebowym, który może nie do końca jest dla nas jasny. Dodatkowo polecam Wam tę książkę, jeśli zwyczajnie intrygują Was określone zachowania związane ze śmiercią człowieka czy z pogrzebem, które może kiedyś gdzieś w ciągu Waszego życia zaobserwowaliście, a nie bardzo byliście sobie w stanie wyjaśnić ich pochodzenie czy też ich cel. Bardzo, bardzo Wam polecam i odsyłam Was oczywiście do mojej filmikowej opinii na temat tej książki, bo tam opowiedziałam o niej tak bardzo szczegółowo. To był drugi czy trzeci mój film na kanale po moim powrocie. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego to była moja lektura styczniowa, a teraz dwie lektury lutowe. Luty był w ogóle takim bardzo udanym moim czytelniczym miesiącem. Może nie przeczytałam wielu książek, bo to były cztery książki, cztery powieści chyba, jak się nie mylę, albo trzy powieści i coś jeszcze. W każdym razie każda z nich była takim moim odkryciem i każda z nich była na swój sposób ciekawa, więc nie wiem, czy luty nie był w ogóle w tej pierwszej połowie roku moim najbardziej udanym czytelniczym miesiącem. Zdecydowanie muszę dzisiaj wspomnieć o powieści Michela Tournier. Michel Tournier jest zresztą takim też moim największym chyba czytelniczym odkryciem tej pierwszej połowy roku. Kacper, Melchior i Baltazar. Tutaj mam jedną z jego świetnych powieści. Powieść, którą, tak jak powiedziałam na początku tego filmu, wciąż trawię, ona wciąż we mnie siedzi i bardzo często, ja wiem, że ja bardzo często w ogóle myślę o książkach, ale ze szczególną taką częstotliwością myślę właśnie o tej powieści i cały czas gdzieś tam ją rozgryzam. Czy do końca? Pewnie nie. Kacper, Melchior i Baltazar wprowadza nas w świat odnowionej i przestylizowanej legendy o hołdzie betlejemskim. Mamy tutaj nie trzech mędrców ze wschodu, tylko czterech, bo pojawia się jeszcze czwarty król czy mędrzec. Tutaj widzę, że na odwrocie stosuje się po prostu określenie przybysz. Michel Tournier, tak najkrócej rzecz ujmując, dokonuje tutaj dekonstrukcji znanej nam historii o hołdzie betlejemskim, a następnie skleja tę historię na nowo, dodając też do niej nowe wątki, które podkreślają wątki dobrze nam znane i które tę historię rozbudowują, czyniąc ją jeszcze ciekawszą. Michel Tournier był członkiem Bawarskiej i Saksońskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc jak możecie się domyślać, sztuka też w tej powieści odgrywa bardzo dużą rolę i często jest tutaj przywoływana. Zresztą sam język tej powieści jest takim językiem bardzo obrazowym i takim językiem, który doskonale opisuje to, co ma opisywać. To jest historia o szukaniu odpowiedzi na nurtujące człowieka pytania, takie pytania, powiedziałabym, natury filozoficznej. Historia, w której trochę inaczej mamy okazję spojrzeć na Heroda, osobny rozdział jest mu poświęcony. Trochę inaczej mamy w końcu okazję spojrzeć na narodziny Jezusa w stajence betlejemskiej i co ciekawe właśnie o tych narodzinach w bezpośredni sposób dowiadujemy się z perspektywy osła. Jest tutaj taki rozdział Osioł i Wół i to jest też rozdział, który gdzieś chyba najbardziej zapadł mi w pamięć, a poza tym, jak tak sobie myślę właśnie o tym, co najbardziej kojarzy mi się z tą książką po tych kilku miesiącach, to jest to skojarzenie, no, przedziwne. Czasami zapamiętujemy takie na pozór błahe rzeczy, a jednak to one otwierają w nas całą masę skojarzeń. Zapamiętałam rachatłukum pistacjowe, bo to właśnie w poszukiwaniu tego rachatłukum pistacjowego podróż wyruszył czwarty król. Wiem, że kiedy opowiadałam Wam o tej książce w podsumowaniu lutego, to mówiłam chyba, że to nie jest moja ulubiona lutowa lektura, że przebiła ją inna, ale teraz, po tych kilku miesiącach, dochodzę jednak do wniosku, że to jest najlepsza lektura lutego, jest jej bardzo, bardzo blisko do zostania moją najbardziej trafioną
lekturą tej pierwszej połowy 2023 roku. Ma konkurencję w postaci innej pozycji, Michela Tournier, żeby było ciekawiej. Odsyłam Was do mojej opinii na temat tej książki, dlatego że tam powiedziałam o niej bardzo, bardzo dużo i nie chciałabym niepotrzebnie gdzieś powielać tych filmów na moim kanale. Ten niech będzie tylko takim przypomnieniem określonych książek. Drugą z tych moich bardzo udanych, bardzo satysfakcjonujących lutowych lektur są Diabły Tadeusza Nowaka, czyli polskiego poety, prozaika urodzonego w 30 roku, ale też tłumacza. Ja tutaj mam akurat Diabły w takim wydaniu 2 w 1, bo poza nimi jest też powieść 12. Powinna być jeszcze powieść Prorok, dlatego że Diabły są pierwszą częścią trylogii Tadeusza Nowaka. Jak to u Tadeusza Nowaka bywa, takiej trylogii trochę autobiograficznej, a trochę baśniowej, balladowej. Tutaj to, co rzeczywiste, to, na czym Tadeusz Nowak zakotwiczył, mogę tak chyba powiedzieć, tę opowieść, miesza się z tym, co właśnie baśniowe, zupełnie fantastyczne, a że główna bohaterka tej opowieści, czyli stara sołtyska Jadwiga Niewitka, niedowidzi, to i my, czytelnicy, nie do końca wiemy, co jest prawdą, a co jest tylko jej zwidem, tym, co jej się wydaje, bo na przykład w tej wiejskiej społeczności żyje też kulawa Jantowska, którą społeczność podejrzewa o to, że jest czarownicą. To jest ta niezwykle ciekawa bohaterka, wykreowana w taki niezwykle ciekawy sposób, ale tutaj przyglądamy się w ogóle powojennej wsi i mamy też na kartach tej powieści innego, takiego pobocznego zupełnie bohatera, a jednak takiego, o którym ja bardzo dobrze pamiętam. Jest nim Józuś. Józuś, który ma młyn w głowie, to znaczy nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jakich okolicznościach, ale czasami w tej głowie włącza mu się jakiś młyn i przywołuje różne obrazy z przeszłości, różne wspomnienia właśnie minionej wojny, której ten Józuś doświadczył i która pozostawiła w nim bardzo wyraźny ślad. Sama powieść jest napisana w formie pamiętnika starej sołtyski, który trafił w ręce organisty i ten organista próbuje go doszlifować, a my jako czytelnicy też nie do końca wiemy, co on tam ubarwia, co zmienia, a co zostało rzeczywiście zapisane przez samą starą sołtyskę, więc nie wiemy też, czy te diabły pojawiające się na kartach książki są diabłami wyłącznie fantastycznymi, czy jednak to są prawdziwi ludzie. Znaczy właściwie podejrzewamy, że to są prawdziwi ludzie, ale te diabły, które są prawdziwymi ludźmi, mieszają się tutaj z tymi diabłami, które są diabłami już wyłącznie wyobrażonymi, takimi dopowiedzonymi, dowyobrażonymi. O, może w ten sposób. Ja mam te diabły w wydaniu pierwszym z 1977 roku i tak teraz, kiedy wzięłam sobie tę książkę do ręki, to ja zdecydowanie nie mam wątpliwości, że to jest świetna powieść i kolejny raz będę zachęcała Was do sięgnięcia po te diabły, a w drugiej połowie roku mam nadzieję, że uda mi się znaleźć czas dla drugiej części tej trylogii, czyli dla 12, bo jak przypuszczam, ta druga część trylogii też trochę lepiej doświetli mi część pierwszą i może też wtedy na tę część pierwszą spojrzę trochę inaczej. Po wielu latach, a również teraz, gdy to zapisuję, wydaje mi się, że całą wieś, wszystkich ludzi, począwszy od niemowląt, a kończąc na wiekowych starcach zapatrzonych w słoneczko i za tym słoneczkiem w niebiosa, noszę i widzę w sobie. Każdy ma tam swoje miejsce, jakiś znak szczególny, po którym mogłabym go odróżnić i na końcu świata. Kolejna z dzisiejszych pozycji to jest moja lektura kwietniowa i ona pojawia się tutaj nie tyle ze względu na jej treść, bo treść jest iście baśniowa. Wiadomo, że ja lubię baśnie, ale jednak one nie wybijają się na tyle, żebym miała mówić o nich jako o moich odkryciach tej pierwszej połowy roku. Moim odkryciem jest ilustrator. Ilustrator, którego w pierwszej połowie tego roku przeczytałam właściwie 2 książki, 2 właśnie takie białoruskie baśnie ludowe, które on
ilustrował. Obie te baśnie wydało wydawnictwo Junactwa w latach 80. Chciałabym tutaj wyróżnić przede wszystkim ilustracje, które wykonał ten ilustrator do opowieści Syn wdowy. Nie mam jej przy sobie, dlatego że też poleciłam ją do przeczytania osobie z mojego bliskiego otoczenia, a ilustrację do Syna wdowy wykonał pan Walery Sławuk. To jest białoruski ilustrator, białoruski artysta i szkoda, że nie spotkałam się jeszcze u nas na naszym rynku wydawniczym z publikacją ilustrowaną przez niego i wydaną po 89 roku. Te jego ilustracje są na tyle charakterystyczne, że bez problemu można by było wyzbierać je z jakiejś sterty innych ilustracji. To są ilustracje bardzo szczegółowe i na swój sposób mroczne. Ja mam tutaj przy sobie inną książkę ilustrowaną przez pana Walerego Sławuka, Synek Filipek. Książka, której szukałam właśnie ze względu na te ilustracje i ze względu na wspomnienie z dzieciństwa przez pół roku. W końcu ktoś ją wystawił, także czasami warto być wytrwałym. Powiedziałam o tym, że te ilustracje są ilustracjami mrocznymi. No na przykład w Synku Filipku, o którym swoją drogą mówiłam nie tak dawno temu, bo w podsumowaniu czerwca, czarownica ma takie wypiłowane na ostro zęby. To są takie ilustracje, do których można wracać i którym można bardzo długo się przyglądać, dlatego że tak jak powiedziałam, one są ilustracjami bardzo szczegółowymi, a to sprawdza, że często jakieś ich elementy umykają naszemu wzrokowi, umykają naszej uwadze i dostrzegamy je dopiero później. Tak więc Syn wdowy i Synek Filipek z ilustracjami Walerego Sławuka. Zdecydowanie mam apetyt na więcej ilustracji tego pana. W tym moim subiektywnym oczywiście zestawieniu świetnych książek, na które trafiłam w tej pierwszej połowie 2023 roku, nie mogłoby zabraknąć opowieści autora, któremu również poświęciłam osobny film. Jeśli ja poświęcam czemuś osobny film, to znaczy, że to naprawdę mnie angażuje. Montague Rhodes James. Pamiętacie może, w maju nagrywałam taki film, w którym opowiadałam Wam o trzech jego książkach, zbiorach, właściwie o dwóch zbiorach i jednym opowiadaniu dłuższym. Wybrałam na dzisiaj jeden z tych zbiorów i też zbiór chyba najbardziej znany, czyli Opowieści starego antykwariusza. Montague Rhodes James to jest brytyjski pisarz. On pisywał opowieści niesamowite, opowieści o duchach, choć sam w te duchy nie wierzył, a te opowieści właśnie pisywał z myślą o czytaniu ich podczas przyjęć organizowanych w okolicach Bożego Narodzenia. Ja mam tutaj te opowieści starego antykwariusza w wydaniu z 2005 roku i w tłumaczeniu Janiny Mroczkowskiej i Roberta Lipskiego. W tym właśnie zbiorze mamy też wstęp, z którego możemy całkiem sporo dowiedzieć się o samym Montague Rhodes Jamesie i o jego twórczości. To są opowiadania takie bardzo precyzyjne. Kiedy o nich myślę, to do głowy przychodzi mi od razu określenie właśnie precyzja, dlatego że z dużą świadomością językową Montague Rhodes James je pisał. Wiadomo, że w tym też pewien udział tłumacza, ale jednak ze słabego utworu nawet tłumacz chyba nie jest w stanie stworzyć czegoś niesamowitego. Były opowiadania lepsze, były opowiadania gorsze, ale oczarował mnie ich klimat. Bardzo często to jest taki właśnie typowo brytyjski klimat tych brytyjskich wiosek. Klimat, który też bardzo lubię, bo autor przenosi nas też często do takich starych bibliotek, jakichś starych kaplic, i dzieją się tam rzeczy niesamowite. Mnóstwo jest też ekranizacji tych opowiadań Montague Rhodes Jamesa, przygotowanych najczęściej przez Brytyjczyków.
Mnie jest łatwo przestraszyć, dlatego może nie będę wypowiadała się na temat tego, czy te opowiadania straszą, czy nie. No wiadomo, jeśli to są opowiadania z początku XX wieku, no to już nie straszą w taki typowy sposób, ale jeżeli stworzycie odpowiednią otoczkę do ich czytania, czyli jakieś słabsze światło, zmrok, najlepiej jeszcze w trakcie burzy, czy w innych mniej komfortowych warunkach, to przypuszczam, że coś tam możecie poczuć. Niektóre z tych opowiadań pamiętam bardzo dobrze. Ja czytałam wtedy takie dwa zbiory jego opowiadań, Opowieści starego antykwariusza właśnie oraz Opowieści o duchach. I z jednego i z drugiego zbioru powybierałam sobie takie ulubione opowiadania, ale jednak to ten zbiór jest takim dla mnie wyjątkowym, dlatego że to o nim słyszałam już w dzieciństwie. Odsyłam Was oczywiście do tego mojego filmu, w którym o Montagu z Jamesie i jego opowiadaniach opowiadam, dlatego że wydaje mi się, że tam już wystarczająco zachęcałam do sięgnięcia po te jego opowieści. W ogóle w opisie pod tym filmem znajdziecie wszystkie niezbędne linki do wszystkich filmów, które mogą Was zainteresować, jeżeli zainteresowała Was któraś z tych książek. Na koniec, bo to już będzie ostatnia książka, o której chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć, to będzie druga powieść, którą przeczytałam, druga powieść Michela Tournie, Piętaszek, czyli Otchłanie Pacyfiku. Miałam ją w swojej biblioteczce już wtedy, kiedy czytałam Melchiora, Baltazara i Kacpra, Kacpra, Melchiora i Baltazara, Michela Tournie. Ona czekała sobie na przeczytanie, ale ostatecznie sięgnęłam po nią nawet wcześniej niż zamierzałam to zrobić, zachęcona również Waszymi pozytywnymi opiniami na temat tej książki. Teraz trochę waham się, czy bardziej podobał mi się Piętaszek, czy bardziej podobał mi się Kacper, Melchior i Baltazar. Wydaje mi się, że w tym momencie mogę stwierdzić, że bardziej podobał mi się Kacper, Melchior i Baltazar, ale nie wiem, czy to nie dlatego, że po prostu trawię tamtą powieść Michela Tournie dłużej, a ta jest jeszcze nowa, bo to jest powieść, którą przeczytałam w maju, więc nie upłynęło od tej mojej lektury dużo czasu, a to jest podobnie jak Kacper, Melchior i Baltazar, powieść taka mocno filozoficzna, powieść bogata w przeróżne przemyślenia, też taka powieść, którą na dobrą sprawę trzeba by było przeczytać raz jeszcze. Tamta opowieść to była opowieść związana z hołdem w Stajence Betlejemskiej, a ta z kolei jest związana z opowieścią Daniela Defoe o najsłynniejszym w literaturze rozbitku. Nie musicie jednak mieć na świeżo tego Robinsona Crusoe, żeby docenić Piętaszka. Piętaszek jest bardziej uniwersalną opowieścią. Można by było powiedzieć, że to jest opowieść o procesie dehumanizacji, ale to byłoby znaczące uproszczenie, dlatego że owszem, na jej kartach dochodzi do pewnej dehumanizacji, ale później kto wie, czy właśnie nie po niej, po tym jak ona nastąpiła, nastąpił też taki powrót do takiego prawdziwego człowieczeństwa. Trochę tak, jakby to z początku książki było takim człowieczeństwem złudnym. A właściwie co można rozumieć przez człowieczeństwo? No właśnie, to jest taka pozycja, która generuje mnóstwo pytań. To jest książka, o której można też rozmawiać godzinami, jeżeli znajdzie się drugą osobę, która ją czytała, nawet cytować sobie jakieś fragmenty i długo, długo nad nimi myśleć, czy długo o nich rozprawiać. No nie wiem, być może na koniec roku powiem Wam w końcu, która z tych powieści Michela Tournie podobała mi się bardziej, a może gdzieś w międzyczasie uda mi się też na Targu Staroci dorwać jeszcze inną powieść Michela Tournie, bo wciąż nie mam go dość. To była już ostatnia z książek, które chciałam dzisiaj wyróżnić i założę się, że nie wszystkie pojawią się w zestawieniu najlepszych książek 2023 roku. Niektóre przypuszczam, że już w tym końcoworocznym zestawieniu się nie pojawią. Raz jeszcze, powielokroć chyba już to dzisiaj robiłam, ale raz jeszcze zachęcam Was do zerknięcia na tamte moje czytelnicze podsumowania różnych miesięcy powiązane z określonymi książkami, które Wam dzisiaj pokazywałam, dlatego że tam mówię o nich dość
szczegółowo. Mówię też o moich wrażeniach, ale jeżeli są to książki, które czytałam w kwietniu czy w maju, to całkiem możliwe, że jeszcze ich sobie nie przetrawiłam i jeszcze na taką ostateczną aktualizację będziecie musieli poczekać. Zachęcam Was do obserwowania na moich profilach na Facebooku, na Instagramie. Na Instagramie też zapewne jeszcze jakieś książki, które mam do sprzedania, pozostałe, więc jeśli macie ochotę, możecie tam zerknąć. I do zobaczenia w kolejnym, czwartkowym filmie. W czwartek usłyszycie nie o jednej starszej książce, takiej wyjątkowo starej książce, ale o dwóch. Więc bądźcie czujni i wypatrujcie 9. odcinka z cyklu Stargu Staroci. Do zobaczenia już w czwartek albo w następnym tygodniu, w poniedziałek.